Podróżowaliśmy na wschód, przez góry i rozległe pustynie zniszczonych krain. Dni mijały, a mój towarzysz w końcu opowiedział mi o sobie, że był kiedyś wielkim wojownikiem i że dręczy go ponura tajemnica. Całą wieczność podróżowaliśmy przez jałowe pustkowia. Jak długo? Nie mam pojęcia. I zawsze gdzieś na horyzoncie ponury obłok podążał za nami. W końcu wędrówka zakończyła się. Przeszliśmy ostatnie wzniesienie. Przed nami był cel naszej wędrówki. Lud Golea, lśniący klejnot u stóp Wielkiego Morza. Tej ostatniej nocy rozbiliśmy obozowisko. Usnąłem po raz pierwszy od wielu tygodni. Może to zasługa ciepłego oddechu pustyni, albo szumu oceanu. Sny powróciły, ale z pewnością nie moje. Ujrzałem obraz wielkiego maga, Tarrasza. Ty też tam byłeś, Tyraelu. Pamiętam, że widziałem cię w moim śnie. Jego bracia ścigali wielkiego demona, Baala, pana zniszczenia, który swobodnie kroczył po świecie. Próbowali uwięzić go wewnątrz uświęconego kamienia. Ich próby nie powiodły się. Wtedy Tarrasza z własnej woli ogłosił, że uwięzi demona w sobie. Tak powstałoby więzienie. Nakazał swym braciom, by zamknęli go w grobowcu. Tam, głęboko pod piaskami, przez całą wieczność zmagać się będzie z demonem. Teraz wiesz, czego szukam. Następnego ranka poszliśmy przez wzgórza w stronę Lud Golea. Nie miałem wtedy pojęcia, jaka groza tam na mnie czeka.